Dzisiaj rozpoczynam serię filmów zagranicznych, w której znajdą się filmy, które większość widzów i znawców kina uważa za arcydzieła, a ja osobiście mam z nimi większe lub mniejsze problemy i tak mnie na kolana nie rzucają, ale będą to tylko filmy zagraniczne, nie polskie. Na pierwszy rzut idzie naprawdę dzieło bardzo ciężkie, bo dzisiaj omówię klasyk filmu przygodowego, epicki w swojej klasie, Lawrence Zarabie, w reżyserii Davida Lina z 1962 roku. No tak jak powiedziałem, to jest bardzo trudne, żeby nie dać się temu filmowi powalić, jak jest wyreżyserowany, zagrany, ile pracy w niego włożono, jak bardzo zdjęcia wyrywają gałki oczne, a temu wszystkiemu akompaniuje muzyka Maurice'a Jarre'a, która jest tylko dopełnieniem dzieła. W swojej opinii na Filmwebie przy mojej ocenie napisałem, że ten film jest pomnikowy. Od aktorstwa po warstwę techniczną, ale nie ma tego czegoś, co by ten film ożywiło. I w dalszej części materiału postaram się to rozwinąć. O co konkretnie mi chodzi. Ale na początku, tak jak zwykle, lekko streszczę fabułę. Jest to film o 29-letnim oficerze brytyjskim T.A. Lawrence'ie, który podczas I wojny światowej w 1916 roku, przybywając w sztabie brytyjskim w Kairze, zostaje wysłany do Arabii przez Brytyjczyków, żeby wzmocnić państwo arabskie w walce przeciwko najeżdżającej je Turcji. I ma się tam spotkać z emirem Faisalem, granym przez Aleka Guinnessa. On oczywiście wykonuje na początku rozkaz. I już będąc tam na miejscu, okazuje się, że wśród Arabów nie ma kompletnie zapału do dalszej walki z Turcją. Nie mają po prostu lidera, kogoś, kto by ich poprowadził. No i z biegiem rozwoju wydarzeń, tą ikoną dla Arabów staje się oficer Lawrence. I nie jest to tak, że taki pierwotnie ma cel. Będąc na miejscu, zaczyna prowadzić trochę tak jakby swoją politykę, nie zważając na rozkazy swojego rządu. Po prostu zaczyna jechać po bandzie, jeśli chodzi o rozwiązania kwestii politycznych, nie tyle politycznych, co militarnych, już tam na miejscu. Wcześniej spotyka szejka Alego, granego przez Omara Sharifa, z którym już będzie go łączyć koleżeńska, można powiedzieć, relacja do końca opowiadanej historii. Będą się kłócić, spierać, ale w sumie na końcu jeden będzie odczuwał szacunek i podziw dla drugiego. Chociaż tutaj postać Lawrence'a wybija się oczywiście na pierwszy plan. Jest głównym i tytułowym bohaterem tego filmu. Nie jest to nic dziwnego. Więc w dużej mierze jest to film o polityce. O polityce globalnej. No może teraz przejdę do... Jak już zacząłem, to będę kontynuował analizę tego filmu. Tak jak ja go widzę. Więc tak, jest to film o realpolitik międzynarodowej, która często nie liczy się z ofiarami. Jeśli przechodzisz do fazy wojny między państwami, nie liczy się z kosztami, z pieniędzmi, z niczym się po prostu nie liczy. Najważniejsza jest władza nad danym terytorium, czy wpływy na politykę innych państw. Wszystko rozgrywa się o jak największą władzę. A wojny są tylko przedłużeniem polityki, jak to bodajże powiedział Clausewitz. Lawrence jest na pewno bardzo ciekawą postacią. Na początku wydaje się tak jakby trochę idealistą, który... Jest takim teoretykiem, oficerem teoretykiem. Raczej siedzi w paterze niż działa na polu bitwy. Dopiero właśnie ta misja do emira Faisala zmienia go na pewno. Więc mam tutaj odhaczoną zmianę, która następuje w bohaterze w przeciągu całej historii. Koniec końców okazał się tylko pionkiem w grze mocarstw. A Wielka Brytania jest przedstawiona w tym filmie bez litości przez nomen omen Brytyjczyka. Jednego z największych brytyjskich reżyserów w dziejach, Davida Lina. No i zdecydowanie nie traktuje on Wielkiej Brytanii ulgowo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale zasłużenie, bo Brytyjczycy nie takie interesy robili na wojnach, jak w przypadku konfliktu arabsko-tureckiego. Teraz tak, sprawa techniczna tego filmu. No to jest, już powiedziałem, to jest obraz epicki. I pod względem epickości popchnął zdecydowanie kino do przodu. Jest na pewno w grupie filmów, które rozwinęły właśnie ówczesne superprodukcje. Typu, nie wiem, Dziesięcioro przykazań DeMille'a, Ben Hur, 3 lata wcześniejszy, Williama Wylera. A do niego trochę jeszcze będę się tutaj odnosił, ale to jeszcze nie teraz. Czy późniejsze
tylko tym razem w kosmosie, Gwiezdne Wojny i tak dalej. Odyseja kosmiczna Kubricka, moim zdaniem, też można było nazwać ją superprodukcją. 68 rok, więc dlaczego nie? I Lawrence Zarabi zdecydowanie wpisuje się w ten nurt. No, nie można powiedzieć, to jest maestria reżyserii ten film. Niezapomniane przejścia pomiędzy scenami. Kadry, kadrowanie w tym filmie to sprawia, że człowiekowi może opaść szczęka i potem następuje jej szukanie. Monumentalny jest ten film pod tym względem, naprawdę. I od tej strony do tego filmu nie można się przyczepić w żadnym celu. Aktorsko jest to samo. Tu już przejdę do konkretnych aktorów. Peter O'Toole, jedna z jego pierwszych ról, facet pozamiatał. Na trochę dalszym planie, ale nie tak wiele dalszym. Anthony Quinn jako Auda Abu Tai, świetny. Omar Sharif jako Sheikh Ali, doskonały. No i Alec Guinness jako książę Faisal. Co tu dużo mówić? To Alec Guinness. W swoim fachu jeden z najlepszych Brytyjczyków w historii aktorstwa, w mojej opinii. No i teraz może przejdę do tego, dlaczego ten film nie sprawia, że przy nim nie klęczę w pokłonach i w całkowitym oddaniu i przekonaniu, że to jest arcydzieło kina skończone od początku do końca. No ja mam kilka takich powodów. Pierwszy powód jest taki, że w tym filmie, tak jak napisałem przy tej swojej ocenie na Filmwebie, tego filmu nic nie ożywia. On cały czas w jednostajnym tempie sobie płynie. Jest powolnym filmem. Nie jest film, który właśnie bardzo dużo szybko i naraz się dzieje. Nie. Tu wszystko dzieje się etapami. No i to bardzo mnie nudzi. Nie ma ten film według mnie momentu przyspieszenia. Nawet nie w sensie jakiejś, żeby była akcja za akcją, ale tu po prostu nie ma coś, co by widza chwyciło i już nie puściło. Albo żeby tak pulsowało. Raz chwyciło, raz puściło. Raz chwyciło, raz puściło. Nie ma tu czegoś takiego. A trzeba dodać, tak naprawdę jest tu bardzo dużo scen podróży po pustyni i to naprawdę filmowi moim zdaniem nie pomaga. Bardzo dużo rozmów, konwersacji, dialogów między postaciami. Moim zdaniem to też filmowi nie pomaga w tak dużym stopniu. Może w jakiejś części pomaga, ale ja tego za bardzo nie jestem w stanie zobaczyć. Nie jest też tak, że główny bohater jest nieskazitelny. Oj nie. Owszem, przechodzi drogę, ale on jest po prostu obojętny. Nie obchodzi mnie to, czy on przeżyje, czy coś się z nim stanie. Ciężko tutaj powiedzieć, żeby którakolwiek z postaci mnie obchodziła pod względem emocjonalnym. No i to jest dla mnie problem w tak długim filmie i filmie nomen omen gatunkowym jednak, przygodowym. Zazwyczaj w filmach przygodowych powinny być postacie, którym jakoś się kibicuje. No tu moim zdaniem jest tym naprawdę średnio. Jeszcze wrócę do tego chodzenia po pustyni. No i tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo. Może to kogoś rajcować? Nie powiem, oczywiście. No mnie niespecjalnie. A tego jeszcze chyba nie powiedziałem. Film trwa 3,5 godziny. Dobre, prawie zbliża się do 4. Więc jeśli się ma tak długi metraż, no to powinien chyba być lepiej zbalansowany pod względem, może nie tempa, nie wiem jak nawet to określić. No powinien czymś złapać widza, tak jak już powiedziałem. A moim zdaniem tego nie robi. Tak jakby David Lynch założył, że jeśli olśni widza technicznym aspektem tej produkcji, no to wtedy widz zapomni o mankamentach tego, że i z postaciami jest lekki problem, i z ich głębią, i z przykuciem uwagi widza. Bo ja mogę oglądać ładne widoki przez 3 godziny nawet i więcej, tylko to nadal będzie tylko oglądanie ładnych widoków. Bo jeśli mówię już o takim arcydziele pod względem technicznym kina jak Lawrence Arabi, no to mamy Władcę Pierścieni, chociażby Drużynę Pierścienia. I możemy ją porównać z tym filmem pod względem rozmachu, prawda, produkcji. No to tam to po prostu jest, nie dość, że tam bez przerwy coś się dzieje, ale tam masz bohaterów, którym kibicujesz i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest tym moim zdaniem naprawdę średnio na jeża. Także scenariusz tutaj moim zdaniem nie dorasta do reżyserii. Jeśli miałbym jakiś największy minus tego filmu wymienić, to byłby to właśnie bardzo monotonny scenariusz. To, co jeszcze na pewno mogę dodać, to, że już teraz wiem, gdy pierwszy raz oglądałem ten film i od razu po prostu nie chwycił mnie, tak jak większość go wychwalających pod niebiosa ludzi. I zrozumiałem w tym momencie, dlaczego tak też
sporo osób nie docenia 3 lata wcześniejszego, według mnie równie epickiego pod względem produkcyjnym. Już o nim wspomniałem, o tym filmie. I też w reżyserii wielkiego reżysera Ben Hura, Williama Wylera. Wtedy sobie zdałem sprawę, dlaczego tak dużo ludzi nie docenia tamtego filmu. A moim zdaniem jest i pod względem drogi bohatera ciekawszy. Tam się coś zawsze przeważnie dzieje. Jest bohater, któremu się kibicuje. I czwarta rzecz, jest takim protoplastą Gladiatora Scotta. I za to mam niezmienny szacunek i podziw i pokłon ode mnie. Ale to o tym będę mówił, jak będę omawiał film Ben-Hur. Także tych wszystkich ludzi, którzy nie doceniają Ben-Hura, po obejrzeniu Lawrence'a z Arabii jestem w stanie zrozumieć. Według mnie jest niedoceniany na podobnej zasadzie, ale to swoją drogą. Jeśli chodzi o samego mistrza Davida Lina, no to w moim rankingu jego filmów Lawrence z Arabii, to już po moim tutaj wywodzie słychać, że nie jest za wysoko. No i to się zgadza, bo na pewno przegrywa w moim rankingu z Mostem na rzece Kwaj, filmem moim zdaniem po prostu lepszym od Lawrence'a z Arabii, a już jeszcze bardziej przegrywa z według mnie najlepszym filmem Davida Lina, jaki widziałem do tej pory. To jest Spotkanie z Celia Johnson i Trevorem Howardem. To tamto rzeczywiście Lin po raz kolejny, już wtedy, jakby na początku swojej wielkiej kariery reżyserskiej, pokazuje, na co go stać, gdy scenariusz też staje na wysokości zadania. Dopiero wtedy na co go stać. No skoro robi takie arcydzieło techniczne przy Lawrence'ie z Arabii, to co zrobi, gdy jeszcze scenariusz dowozi? Tak jak w Spotkaniu. No, w tym filmie zresztą też będę mówił na pewno w przyszłości. Także wszyscy ci, którzy kochają bezwarunkowo film Lawrence z Arabii, muszą mi wybaczyć. Ja nie mam do niego podejścia na kolanach. Przykro mi. I tak jest też zresztą z następnym filmem, o którym będę tu mówił. Przepraszam, już chyba nie będę, ale też co niektórych pewnie zaskoczę. Ale to przy następnym materiale. Na razie, cześć. It's all right. This is a Harith well. The Harith had a dirty people. Turks? Petu.
Who is he? Tapas! He is dead. Yes. Why? This is my well. I have drunk from it. You are welcome. He was my friend. That? Yes, that. This pistol yours? No, his. His? Mine. Then I will use it. Your friend was a Hazemi of the Beni Salem. I know. I am Ali ibn al-Kharish. I've heard of you. So, what was a Hazemi doing here? He was taking me to help Prince Faisal. You have been sent from Cairo? Yes. I have been in Cairo for my schooling. I can both read and write. My Lord Faisal already has an Englishman. Yes. What is your name? My name is for my friend. None of my friends is a murderer. You are angry, English. He was nothing. The well is everything. The Hazemi may not drink at our wells. He knew that. Salam. Hut, hut, hut. Sheriff Ali! So long as the Arabs fight tribe against tribe, so long will they be a little people, a silly people, greedy, barbarous, and cruel, as you are. Come. I will take you to Faisal. I do not want your company, Sharif. Wadi Safra is another day from here. You will not find it. And not finding it, you will die. I will find it. With this. Good army compass. How if I take it? Then you would be a thief. Have you no fear, English? My fear is my concern. Truly. God be with you, English.